Cześć, witajcie w kolejnym, już siódmym odcinku z gry Costume Quest. Dzisiaj postaramy się dokończyć przygodę w centrum handlowym. Tak jak widziałem po misjach, już niewiele nam zostało. Mamy wstęp na ostatnie piętro, także powinno nam się udać zobaczyć dzisiaj nową lokalizację. No i dobrze, to teraz tak, musimy dojść na górę. W tym razie jeszcze możemy zebrać cukierki. I wchodzimy na trzecie piętro. Ok. I teraz może zacznijmy od zwiedzania. Tu mamy walkę. Czekamy, aż odwróci się tyłem. Jednak się nie odwróci. Dobrze, więc przechodzimy do pierwszej w tym odcinku walki. Raczej nie powinno sprawić nam żadnego problemu. No i po kolei będziemy ich eliminować. Tutaj mój błąd. Trzy kontrataki wykonaliśmy. Także nasz battle stand bardzo się przydał. Też w tym tempie nie wiem, czy Everett przeżyje tą kolejkę. Przeżył. Się nie przejmujemy, nawet jeśli zginie, to bez problemu wygramy tą walkę. I mamy pierwsze zwycięstwo. Przejdźmy do zwiedzania sklepów. Kolejna walka. I bez problemu pokonują przeciwnika. Hmm,
Znaleźliśmy skrzynię. I mamy nowy kostium. Kostium jednorożca zdobyliśmy. Kostium, zobaczmy co robi. Czyli możemy tak jakby wskrzesić członka naszej drużyny, ale myślę, że zostaniemy przy naszej leczącej statule wolności. Na 900, może jeszcze przed wejściem, zobaczmy, może jakieś nowe Battlestampsy się pojawiły. Zdecydowanie chcemy tego. No, tutaj to tak naprawdę możemy od razu wymienić. Będziemy mieli większą szansę na uniknięcie ataku. I przejdźmy z powrotem na górę. I kolejny sklep. Idziemy w prawo. Wykonaliśmy misję. Przypadkiem. Także zostało nam jeszcze znalezienie jednego dziecka i dwa sklepy. On tutaj nawet nie zauważyłem. No. Wyższe poziomy, ale mimo wszystko powinniśmy się bronić. Już przy pierwszym ataku nasz Battlestamp zadziałał. Zajmę 50 cukierków, także całkiem sporo. I kolejny sklep. Kolejna walka. Zaczniemy od magów. Uda nam się go udać zabić w jednej turze. Pokonamy Warlocka. No i teraz już bez problemu
skończymy walkę. Tutaj używanie mocy specjalnej nie miałoby najmniejszego sensu. Ostatnie dziecko. I zdobyliśmy nową torbę na cukierki. Teraz możemy zebrać ich jeszcze więcej. Zaczynamy go od tyłu. Zaczniemy od medyka. W razie gdyby nie udało nam się kogoś zabić w jednej turze, to fajno, udało nam się. No i tutaj czy Warlock, czy Meros jest tak samo niebezpiecznym przeciwnikiem. Trochę pech, no ale nic musimy wydobyć. Sami to powinno wystarczyć. Tak. Zdobyliśmy poziom. Mamy siódmy, więc wyrównaliśmy poziom z przeciwnikami, których aktualnie spotykamy. I ostatni sklep. Z tego co pamiętam. Tym razem bez walki. Okej, otworzyło się. Otworzyło się przejście, do którego nie mam pojęcia, gdy w tym momencie dojść. Musimy. Skąd on się tyle wziął? Musimy zejść na dół. Na kolejko. Tak. Pojechanie kolejko na dół niczym nie pomogło. Tutaj są schody na dół. Może to kolejko? Tak. Czwarty sarkofag. A czy to jest po prostu teleport? A, na wszelki wypadek zapiszę. Mam naszą siostrę. Przecież nie wydaje mi się, że to miał być koniec gry.
czeka nas kolejna walka z bossem. Niechcący przywinąłem. Ósmy poziom, więc wyższy od nas. No, powinniśmy lecieć sobie z nim z pomorami. Poziom 1000 życia, no i to może być problem. Nie wiem, na jakiej zasadzie mamy go pokonać, szczerze mówiąc. Mówił, że potrzebuje specjalnej ochrony, więc dajmy mu tarczę. Może leczenie na razie zostawmy. Udało nam się przeżyć. I teraz już musimy się leczyć. Teraz na nią musimy rzucić naszą tarczę. Prawdopodobnie zaatakuje Reynolda. Do tego, a nie mamy tarczy, gdyż rzuciliśmy ją na naszą statuę wolności. Na szczęście udało nam się przeżyć. Leczmy się. Zostawmy może. Widzę, gdyby ktoś potrzebował obrony. Czyli znowu Reynold. Tu się jaki wypadek rzucę mi tarczy. Nie wiem, czy nie będzie kolejnego etapu tej walki. Zdobyliśmy nowego battlestampa i osiągnięcie.
zmieniamy lokalizację. Wszyscy jesteśmy przebrani za cukierki. Udało mi się wejść z klatki. Jedziemy na sankę. Musimy uzyskać nasze kostiumy. Czyli powtarza się schemat z znalezieniem szóstki dzieci. I teraz dojdziemy jeszcze gdzieś do stanu do zapisu i będziemy kończyć ten odcinek. Tak nam się troszkę przedłużył przez walkę z bossem. Znaleźliśmy drugie dziecko. Tak, i teraz zapisujemy grę. I w tym odcinku to wszystko. Zapraszam do oglądania, komentowania, a na razie cześć.